Szanowni Państwo, można by powiedzieć, że w końcu się udało, w końcu się spotkaliśmy, żeby pogadać o Twojej kapitalnej książce Toksyczni i nie mówię tego na wyrost. Tomasz Duszyński, witam Cię serdecznie. Cześć, bardzo się cieszę, że możemy wreszcie porozmawiać. Tak, słuchaj, znajdujemy się w miejscu, które no, również odgrywa jakąś rolę w Twojej książce, to znaczy jest tam pewna wymowna scena, kiedy Jan Nowicki, zawsze jak czytam o Janie Nowickim, to widzę w głowie Jana Nowickiego, aktora, na swój własny użytek, no, spotyka ludzi ze swojej byłej firmy i wtedy wszystko powoli się zaczyna jak taka lawina rozpędzać od tego momentu. No tak, zaczynamy tak naprawdę od miasta umarłych i przechodzimy do miasta żywych razem z Janem Nowickim, który no, pojawiając się na pogrzebie swojego przyjaciela, prokuratora Wilczyńskiego, okazuje się, że spotyka swoich dawnych znajomych, ale przy okazji jeszcze wcześniej dostał taki bagaż, który musiał unieść na plecach, czyli polecenie, żeby odnaleźć pewne dokumenty, które Nowicki gromadził przez wiele, wiele lat. No to prawda, to już o tym wspomniałeś, że to jest taki testament, który mu zostawił, to znaczy słuchaj, jesteś jedyną osobą, której ufam, załatw to, no tylko co i gdzie? Nowicki, jak się okazuje, ma też swoje za uszami, tak samo jak Wilczyński. Każdy z nas ma coś za uszami, każdy ma tą ciemniejszą stronę osobowości. Myślę, że w tej powieści starałem się pokazać rzeczywiście to, że nie wszystko jest czarne, nie wszystko jest białe, chociaż niektórzy wmawiają nam, że białe jest czarne i odwrotnie, ale o tym nie mówmy. Natomiast tak, no, Wilczyński, który przez wiele lat obracał się w sferze też wielkiej polityki, nie tylko i wyłącznie tej jasnej, ale też tej ciemnej, no, przez wiele lat tych swoich doświadczeń nagromadził różne rzeczy, które potem zgromadzone potrafił wykorzystać w różny sposób. No, doszedł być może do wniosku pod koniec życia, że trzeba coś z tym zrobić, a zawsze miał swojego takiego przyjaciela, powiernika, który mógł tymi sprawami się zająć już po jego śmierci. I to właśnie był Jan Nowicki, czyli emerytowany gliniarz, który po prostu otrzymał od niego właśnie to zadanie. Chodźmy, bo zimno, przejdziemy się trochę. No, Nowicki jest takim przykładem człowieka, o którym można śmiało powiedzieć, że jednak ciągnie wilka do lasu, to znaczy mimo, że jest na emeryturze, to jeżeli tylko coś się w okolicy zaczyna dziać, no to już gdzieś ten węch mu się wyostrza. Wiesz co, dzisiaj oglądałem kawałek programu rano o sportowcach, którzy kończą karierę i wpadają w depresję i tak naprawdę to dotyczy nie tylko i wyłącznie sportowców, ale też innych zawodów. Na przykład policjanci bardzo często, jak się okazuje, po zakończeniu służby no mają problemy różne, niektórzy kończą tragicznie. Jan Nowicki, który zakończył służbę, pewnie też miał jakieś swoje problemy. Jeżeli dostaje, przyrzuci się kość, no to rzuca się na nią w pewien sposób. Ja oczywiście nie mówię tutaj o psach jako psach, czyli w tej sferze policyjnej, tylko po prostu w takim przykładzie, który pokazuje to, że każdym z nas coś jednak jeszcze pozostaje. Jeżeli wiele lat pracowaliśmy w jakimś zawodzie, na przykład byliśmy policjantami, nagle okazuje się, że jesteśmy wmieszani w jakąś sprawę. Być może niechętnie podejmujemy jakiś trop, ale okazuje się, że czasami nie mamy wyboru. Nie wiem, czy tutaj nie zdradzę za dużo, ale jeśli zdradzę, to i tak uznasz, to wytniemy. Ale często autorzy tworzą policjantów, którzy mają różnego rodzaju problemy. Zazwyczaj są to problemy alkoholowe albo nie wiem, biją żony itd. itp. Z kolei Jan Nowicki ma inny problem, to znaczy, no, czasami pamięć płata mu figle. Pamięć płata mu figle. Wiesz co, miałem już dość tych archetypowych policjantów, którzy tylko i wyłącznie myślą o tym, żeby się napić alkohol, narkotyki, używki. Tutaj postarałem się, żeby Nowicki miał jednak troszeczkę inne problemy. Być może to, że nie jest alkoholikiem, na to wpływ miała jego żona, która już, gdy poznajemy historię Nowickiego, okazuje się, że już nie żyje. Natomiast ona być może trzymała nad nim pietrze przez wiele lat i potrafiła go, że tak powiem, utrzymać w ryzach. Ma rzeczywiście inne problemy, o których nie możemy powiedzieć też, ale ma problemy z pamięcią, czyli jednak taka rzecz chorobowa jakaś jednak go dotyczy i z tym się on zmaga. No i też w pewien sposób poznajemy jego tajemnicę przy okazji, zagłębiając się w toksycznych. Abstrahując na chwilę od tego, że jest tu przemoc, są morderstwa, no to ja bym zaryzykował taką tezę, za którą może mnie zganisz, a może nie, że jest to też książka o miłości między na przykład ojcem a córką.
Tak, jest myślę tu wiele poziomów tej miłości także. Są relacje ojca z córką, które nie są proste. Oczywiście to też ma związek z pracą Nowickiego, który jednak jeżeli poświęcił się swojemu zawodowi, no to musiała na tym ucierpieć rodzina, czy to żona, czy córka. Córka postanowiła mieć swoje własne życie, odciąć się od ojca. No i tę relację możemy sobie śledzić właśnie czytając Toksycznych, więc to tło starałem się, żeby też tych bohaterów, których nakreśliłem, było troszeczkę bardziej bogate, żebyśmy my czytając, będąc ojcem, mogli sobie pomyśleć właśnie o naszych relacjach z córką, czy choćby też ta druga relacja pomiędzy drugim bohaterem, czyli Sebą, Ultrasem i jego dziewczyną, też relacja dosyć trudna, ponieważ pochodzą z zupełnie różnych światów oboje i to zderzenie tych dwóch światów nie zawsze jest przyjemne i nie zawsze kończy się happy endem. Ja mam wrażenie, że córka Nowickiego zawsze trafia na niewłaściwych facetów. No być może tak też jest w życiu, a gdyby trafiła na właściwego, to być może nie byłoby ciekawej historii. Nie byłoby toksycznych. Słuchaj, jak bardzo masz zinfiltrowane, zbriefowane środowisko, nazwijmy to roboczo, blokersko-kibolskie? Powiem ci, że Toksyczni tak naprawdę powstawali bardzo, bardzo długo w mojej głowie. Ja przez wiele lat zastanawiałem się, czy napiszę tę powieść, jak ją ubrać, jak przekazać ten klimat, który gdzieś tam poznałem, pracując jeszcze w stacji radiowej. Pracując w stacji radiowej, produkowałem też eventy, produkowałem koncerty w klubach muzycznych i wiesz, zawsze człowiek spędzał całą noc, czyli klub zupełnie inaczej wygląda w dzień, inaczej w nocy, inaczej nad ranem. Ja te wszystkie etapy tego klubu życia klubowego poznałem i gdzieś tam zawsze gdzieś jakiś kanciapie z tyłu z właścicielem, z ochroniarzami, z ludźmi, którzy się tam przetaczali, rozmawiałem, poznawałem różne historie i poznawałem tych ludzi. Nie ukrywam, że część tych historii gdzieś przemyciłem do fabuły. Część, no chociażby Seba, to tak naprawdę zlepek iluś charakterów, iluś historii osób, które nie zawsze miały proste życie. Część to było życie połamane. No i ubrałem to w słowa i ubrałem to w fabułę. Ty masz jakiegoś swojego ulubionego bohatera tej książki? Bo ja nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale strasznie do gustu przypadł mi Toadie. Toadie. Wiesz co, takiego Toadiego też znałem i takich Toadich jest na pęczki, myślę, w otoczeniu każdego z bohaterów, nawet takiego zwykłego życia codziennego. Powiem ci, że Jan Nowicki być może troszeczkę im przypadł do gustu, bardziej nawet niż Seba, niż Ultras. Dlatego chyba też, że ta relacja z córką, wiesz, którą gdzieś tam opisuje, to jego życie, to ten moment tak jakby przejścia pomiędzy tym, jak wyglądało kiedyś jego życie, a wejście na zupełnie nowy etap życia, kiedy już jesteś, nie pracujesz, masz swoją chorobę, zmagasz się z jakimiś życiami, ze swoją samotnością też i z przeszłością, duchami przeszłości, to mnie tak jakby bardziej też interesuje, gdybym ja czytał jakąś powieść tego typu, pewnie gdybym czytał Toksycznych, nie pisząc ich wcześniej, zwrócił uwagę właśnie na Jana Nowickiego przede wszystkim. Mówiliśmy o tym, że jest to książka też o miłości na wielu poziomach, to ja bym jeszcze dorzucił tutaj taki kamyczek, że jest to książka też o zaufaniu na wielu poziomach, od takiego zaufania no właśnie z zagrobu, czyli to, co musi zrobić Nowicki, do takiego zaufania w świecie no już praktycznie gangsterskim i poprzez zaufanie międzyludzkie w relacjach takich codziennych, rodzinnych. Powiem ci, że tak bywa często, że właśnie te osoby, które uważamy za chociażby takie płotki, gangsterzy jak Seba, wydaje się, że te relacje pomiędzy nimi to raczej obłuda, fałsz, kłamstwo, no i te drobne przekręty, którymi żyją, ale te osoby, muszę ci powiedzieć, że często mają taki kodeks swój, którego nie łamią i które oznacza wierność też właśnie przyjaźni czy innym sprawom, o których na co dzień nie mówimy i nie widzimy. A często wydaje się, że taki Jan Nowicki na przykład powinien być osobą, która jest godna zaufania. Może się okazać, że nie jest. Nie mówię, że tak jest akurat Toksycznych, ale tak jest, że nie wiemy, w co nas drzemie. Każdy ma tą mroczniejszą stronę osobowości, to zawsze podkreślam. I kiedy ja piszę książkę, to staram się rzeczywiście wyciągnąć te dwie strony
strony medalu i pokazać, jak się zachowują w jakichś sytuacjach, bo te sytuacje czasami nas tworzą i określają.